Good morning. Dzień dobry. I would like to thank you for the invitation to Chciałabym the podziękować za conference, zaproszenie, za and I want zaproszenie to na begin konferencję directly with a capital question. i chcę rozpocząć The moją question prezentację is, od what is pytania. truth in Pytanie brzmi architecture? tak, czym As jest prawda w architecture architekturze? is recognized as an Ponieważ art, architektura w tej chwili jest can uznawana za truth sztukę. Czy exist prawda może istnieć w in an sztuce, activity based on w działaniu representation? opartym na reprezentacji? And if it I can, jeśli tak, where would we find gdzie ją it? znajdziemy? In the represented W object reprezentowanym or in a obiekcie, possible czy faithfulness w of ewentualnej representation? wierności względem For reprezentacji? architecture that Dla has a architektury strong scientific sztuki, component, która this zawiera issue bardzo istotny becomes komponent all the more naukowy, ta pertinent. kwestia The staje recourse się to coraz the bardziej certainty of problematyczna. science was often a way to provide a Powrót do discipline with a foundation, pewności a nauki positive truth, according to which stanowił często architecture sposób coincided with dyscyplinowania the science nauki, taką of pozytywistyczną construction. prawdę, według którego The realm of architektura jest science nauką and construction konstrukcji. conducted to certain and truth, but it also Ale erases the specificity, the autonomy of architecture, pojawia its się również value kwestia dotycząca and autonomii representation. architektury, jej wartości i jej przyczyn istnienia, jej raison d'être. I would like to take you to the Chciałabym United Państwa States zabrać of do Stanów America Zjednoczonych. around the mid-19th century in Jesteśmy a mniej city więcej w that połowie did not XIX exist wieku, yet, jesteśmy w mieście, które but jeszcze nie would be a istnieje, reality ale within a stanie few się decades, rzeczywistością thanks za to the commitment kilkadziesięcioleci, dzięki of a group of poświęceniu grupy architects architektów, who którym udało się przygotować formalny wyraz trudnej konstrukcji. Oni szukali równowagi pomiędzy narzędziami naukowymi i narzędziami artystycznymi. I would like to tell you, Historia, którą chcę Państwu October opowiedzieć, rozpoczyna się w październiku 1871 roku. Jest to historia narodin dumnego miasta. Miasta, które zaczęło się od wioski złożonej z chatek gdzieś na prowincji, w miejscu niespecjalnie gościnnym, w środku nowego kontynentu, które stanie się jednym z najbogatszych, z najbardziej produktywnych, najbardziej pełnych energii i władzy sił na miastem na świecie. Mówię tutaj o Chicago. A Ameryka i jej ostatnia historia to wyraz mitów, marzeń, sprzeczności. Chicago jest miastem, w którym to wszystko jest widoczne jeszcze bardziej intensywnie, zarówno jeśli chodzi o przyrodę, jak i elementy stworzone przez człowieka. To jest miasto heterogeniczne, to jest miasto, gdzie jest segregacja, to jest miasto, gdzie są biedni i bogaci, gdzie jest bardzo dużo budynków, gdzie cały czas następuje ekspansja, a z drugiej strony mamy płaską prerię na jego przedmieściach, które się nie kończą, a otaczają to miasto z wieżowcami nad jeziorem bardzo zwarty sposób. Jeśli chodzi o historię podboju, to widzimy, że konstrukcja tego nowego miasta to jest konstrukcja nowego świata, ideału cywilizacji. Tutaj architektura odgrywa bardzo ważną rolę. Mamy tutaj konieczność, mamy prawa rynku, mamy osiągnięcia techniczne, presję ekonomiczną i Amerykanów, pragmatycznych Amerykanów szukających rozwiązań swoich problemów. Zdecydowanie tych mieszkańców, jeśli chodzi o kształtowanie twarzy i tożsamości nowej cywilizacji, będzie coraz większe i coraz większa będzie świadomość jego architektów, którzy muszą zastanowić się, jak chcą, aby wyglądała architektura nowego miasta, bo to ona będzie odpowiedzialna za reprezentację tego nowego narodu w oczach świata. W związku z czym budynki nie są tylko osiągnięciami techniki. Budynki stają się niezwyczajną architekturą, architekturą niezwykłą, którą uważamy za najbardziej autentyczny wyraz architektury miejskiej w Stanach Zjednoczonych. W 1871 roku Chicago zostało całkowicie zniszczone. Zostało całkowicie zniszczone przez pożar. Pożar, który trwał tam przez wiele dni, który roznosił się z powodu wiatru, który wiatr nad jeziorami.
I dlatego zresztą miasto nosi swoją nazwę, miasto wietrzne, Windy City. Wiele innych miast zostało zniszczonych przez pożar. W tym w tamtych czasach Nowy Jork, Nowy Orlean, Pittsburgh czy San Francisco. Ale Chicago składało się z małych, tanich budynków, niskich budynków, a materiałem budowlanym stosowanym było drewno, drewno pochodzące z północnoamerykańskich lasów. Chicago zostało stworzone kilka lat wcześniej, w 1837 roku, wkrótce po tym, jak terytoria środkowego zachodu zostały przejęte albo dołączone do stanów wybrzeża Atlantyku. Miasto zostało zbudowane na terenach, gdzie były już prerie, gdzie była już preria. Miasto powstało na południowym wybrzeżu jeziora Michigan, tam gdzie wcześniej zbudowano Fort Dearborn, po to, aby bronić się przed Indianami. W tamtych latach miasto musiało być nad jakimś ciekiem wodnym, tak, aby połączyć wielkie jeziora z rzeką Mississippi. Mississippi przecina Amerykę z południa na północ, z północy na południe. Stworzono kanał. Kanał otwarto w 1847 roku i w 1848 roku stworzono linię kolejową, która łączyła to miasto w środkowym zachodzie z innymi miastami na wschodzie, trochę bardziej nudnymi, trochę starszymi. W 1869 roku linia kolejowa, kilka lat później, linia kolejowa dotarła do wybrzeża Pacyfiku i okazało się, że udało się połączyć dwa wybrzeża w Stanach Zjednoczonych. Chicago znajdowało się na połączeniu pomiędzy dwoma osiami komunikacji na nowym kontynencie, pomiędzy jedną osią prowadzącą z północy na południe i drugą z wschodu na zachód. A więc Chicago w ten sposób stało się hubem, tym centrum Ameryki. Zacząć być ważnym miastem, jeżeli chodzi o handel, w całym terytorium Stanów Zjednoczonych. Osiedle, niewielkie osiedle zaczęło się rozwijać w sposób nagły i bardzo szybki. Zaczęło przyjmować towary, zaczęło zdobywać kapitał. Pod koniec wojny domowej w 1866 roku Chicago stało się głównym centrum systemu transportu wodnego i transportu kolejowego na całym świecie. Północ podlegała wylesianiu. Dzięki wycinaniu drzewa okazało się, że udało się zdobyć wystarczająco dużo surowca na budowę domów. Sieć kolejowa przewoziła żywiec z całej Ameryki do rzeźni, do jednych z największych rzeźni na świecie. One właśnie znajdowały się w Chicago. Podobnie duże ilości zboża docierały do miasta. W związku z czym powstały fabryki, powstały zakłady, które przetwarzały te wszystkie surowce. Mieszkańcy Chicago zaczęli być świadomi potencjału nowo utworzonego miasta i zaczęli cieszyć się z tego ducha obywatelskości, który napełniał ich dumą. Mniej więcej w tym momencie w naszej historii, w 1871 roku, drewniane zabudowy Chicago się spaliły. Zniknęły z oczu swoich mieszkańców. Mogła zacząć się budowa miasta, które było już świadome swojej roli i misji. Kiedy około 1800 roku na środkowym zachodzie w Stanach Zjednoczonych, środkowy zachód Stanów Zjednoczonych dołączono do wschodnich Stanów, prezydent Jefferson zasugerował, aby stworzyć odpowiedni system organizacji ziemi. Ziemię dzielono na mile kwadratowe, tak aby każde miasto można było rozszerzyć w zależności od potrzeb i aby mogło się rozbudowywać w sposób tak naprawdę nieskończony, co zresztą widać na przykładzie Chicago.
Od swego powstania Chicago rozrastało się w ten sposób, dodając kolejne kwadraty ziemi do tych, które już były w granicach miasta. I jedynym celem tak naprawdę zastosowania tych kwadratów było podzielenie ziemi na odpowiednie działki. W ten sposób miasto się rozwijało. Rozwijało się według oczywiście zasady zysków i maksymalnej eksploatacji. W Chicago to prawo maksymalnych zysków i eksploatacji działa zawsze. Dlatego budowa wieżowców stanowiła pewną szansę, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje. Ulice stały się takimi liniami, które były wycięte wśród tych wysokich budynków, liniami wepchniętymi w te wysokie budynki wyrastające z działek. Około 1880 roku wielu architektów i inżynierów przyjechało do miasta po to, aby zająć się budową nowych, wysokich budynków, wieżowców w Chicago. Oczywiście pojawiły się nowe problemy, problemy funkcjonalne, które trzeba było rozwiązać, praktyczne, budowlane. Sama konstrukcja takich budynków była trudna i zadaniem architektów było również kształtowanie tożsamości wszystkich tych ludzi zamieszkujących miasto, którzy nie mieli ani wspólnych korzeni, ani wspólnego języka. I dlatego właśnie architektura odgrywa tam taką ważną rolę. Architektura ma za zadanie nadać miastu nową twarz, nowy wizerunek. Zadaniem architektury jest wyrażanie tych wartości, wartości miasta amerykańskiego, miasta bez historii, miasta, które ma zostać zbudowane w zasadzie tak naprawdę na zachodzie, czy też na środkowym zachodzie. Architekci Chicago zajmą się tym zadaniem projektowania nowych budynków dla miasta, świadomi odpowiedzialności obywatelskiej, która na nich leży. Identyfikują badania naukowe ze świadomością tego, że będą kształtować kulturę amerykańską. Pytanie, jakie najlepsi architekci Chicago zadawali sobie, było następujące. W jaki sposób możemy przedstawić biuro w takim wieżowcu albo w budynku komercyjnym? Jak ma wyglądać jego struktura? Jak ma wyglądać organizacja wewnątrz? Jak ma wyglądać natura takiego budynku? Jaki ma być jego charakter? I czym jest tak naprawdę prawdziwa natura budynku biurowego? Rozwiązania, które przedstawiono w tych latach, są efektem poszukiwań formy wyrazu tego rodzaju nowego budynku. Architekci są świadomi zarówno ogromnych szans, które właśnie się pojawiają na stole, jak i braków, jeśli chodzi o kwestie artystyczne czy techniczne, jeśli mówimy o różnicy pomiędzy strukturą budynku a jego reprezentacją. Cechy pierwszych wieżowców można zdefiniować bardzo szybko. Mamy tutaj żelazo, żelazo, które pojawia się w budynkach, mamy tutaj stal, mamy tutaj ramy budynku, mamy sprzęt mechaniczny po to, aby doszło do transportu ludzi w pionie i oczywiście systemy należy dostosować do potrzeb miasta. Mamy odpowiednie systemy, które pozwalają na budowanie wysokich budynków w mieście, gdzie bardzo silnie wieje wiatr, ale oczywiście pojawia się też problem, a mianowicie mamy mieszkańców
którzy nadal boją się pożaru. Architekt, inżynier w tamtych czasach to była ważna osoba. Jednym z takich architektów był mężczyzna ze wschodu, który był inżynierem, skończył uniwersytet w Massachusetts, w Cambridge. Studiował również w Paryżu, odwiedził Europę, podróżował po całej Ameryce, a podczas wojny budował tory kolejowe. Nazywał się William LeBaron Jenny i do Chicago przyjechał w 1868 roku, tuż przed wielkim pożarem. I on jest uznawany za autora pierwszych wieżowców, których rama była całkowicie zrobiona z żelaza. Jenny zaczął eksperymentować, jeśli chodzi o takie ramy z żelaza, ale oprócz tego, że opracował system konstrukcji, który później stanie się standardem, jeśli chodzi o budowę wieżowców, LeBaron Jenny również bardzo świadomie chce zająć się największym problemem, z którym spotyka się architekt w Chicago. Jakie formy należy wykorzystać, aby przedstawić te nowe osiągnięcia z zakresu technologii budowy całemu światu? Innymi słowy, czym jest prawdziwa natura takiego budynku, który taka konstrukcja reprezentuje? Ten budynek Home Insurance, budynek firmy ubezpieczeniowej, to był budynek, od którego zaczęła się sława Jenny'ego. Mamy tutaj, pracował nad tym budynkiem długo, stworzył jego taką ramę szkieletową i widzimy, że sama zasada konstrukcji budynku nie różni się od budynku drewnianego. Plan jest bardzo prosty, mamy tutaj taki prostokąt 42x43. Mamy tutaj wewnątrz dziedziniec po to, aby wpadało tam naturalne światło i oczywiście pilastry są dystrybuowane według regularnych geometrycznych kształtów siatki. Mamy 9 pięter i 2 piętra dodane później. Jednakże kolejny element, który pozwoli Jenny'emu stworzyć kształt takiej struktury, to będą schody przeciwpożarowe, które są wymagane przepisami po to, aby chronić budynek przed pożarami. I okazuje się, że ten element staje się koniecznym elementem w konstrukcji budynku wysokiego, w konstrukcji wieżowca. Budynek kampanii ubezpieczeniowej odzwierciedla podział struktury na dwie sekcje. Mamy tam lobby, które jest oddzielone od kolejnych pięter. Tam na piętrach znajdują się biura. Mamy tutaj również okładzinę, która rozróżnia pomiędzy dwoma sekcjami budynek. Jest przestrzenią zbudowaną z wykorzystaniem systemu pilastrów. Na zewnątrz jest obłożony kamieniem, a dwa dolne piętra obłożone są cegłą. Czyli mamy tutaj schody, które są potrzebne, schody przeciwpożarowe. Mamy cały system takich schodów, aby chronić budynek przed pożarem. I mamy formę, która nam pokazuje, gdzie ma być okładzina z kamienia, gdzie mają być cekły. I tworzymy model takiego budynku. Okładzina ma być odporna na pożar. I w ten sposób, tworząc taką okładzinę budynku, stworzono narzędzie, które z jednej strony jest konieczne z punktu widzenia funkcji, a z drugiej strony wyraża formę tego budynku, reprezentuje jego wartość, reprezentuje jego prawdziwą naturę. Ta narracja staje się szansą do stworzenia ekspresji architektury, potrzeby stworzenia formy stabilnej, formy rozpoznawalnej. Dla Jenny'ego badania techniczne i badania ekspresji to były rzeczy,
rzeczy, które należało robić równocześnie. Przed stworzeniem tego budynku Jenny korzystał z systemu konstrukcji żelaznej, tworząc mniejszy budynek, light building, który został później wyburzony. To był taki prosty blok, gdzie było tylko 5 pięter i również był na planie prostokąta. W tamtym budynku struktura była nadal mieszanką drewna oraz żelaza. Pilastry na zewnątrz tak naprawdę stanowiły drugą strukturę, która była strukturą nośną i która była dołączona do ramy powstałej z żelaza, na której opierał się cały ciężar budynku. W tym przypadku Jenny również wykorzystał okładzinę z cegły, cegły odpornej na płomienie i stworzył budynek i jego typowe cechy, gdzie mamy jasne wnętrza i piętra bezpośrednio nad sobą. On opisuje ten budynek jako odpowiedni porządek. Po to, aby stworzyć odpowiednie proporcje, jeśli chodzi o taki duży rozmiar, to on dzieli tutaj budynek. Mamy tutaj małe pilastry i w ten sposób, które się stosuje po to, aby okna podzielić na trzy części. To jest zresztą typowa cecha, która później będzie charakteryzować tak zwane okna z Chicago. Te elementy są opisywane w sposób analityczny. Jasno oddzielona jest ich rola. I im wyższe piętro, tym zmniejsza się wysokość piętra. System konstrukcji, techniczny system konstrukcji nie jest wystarczająco bezpieczny i nie wyraża do końca swoich celów tej architektury. Jenny ma swoje obawy dotyczące tego, czy udało mu się w prosty sposób wyjaśnić sens i deklaruje intencję, że będzie podążał za zasadą prawdy w architekturze. Zasada prawdy jest rozumiana nie w sensie pozytywistycznym, jako połączenie formy architektonicznej i strukturalnej, ale jako zasada spójności, adekwatności i korespondencji pomiędzy podstawowymi cechami budynku i formami, które je reprezentują. Cały budynek musi być prawdziwy, mówi Jenny. I budynek musi odpowiadać swojej naturze. Ta korespondencja jest związana z naturą obowiązku moralnego, obowiązku, o którym Louis Sullivan będzie jeszcze mówił w sposób jaśniejszy. Forma budynku nie może być po prostu wyrazem jego struktury, tak jak architektura nie może być w żaden sposób bezpośrednio konstrukcją. Struktura sugeruje jednakże możliwość. Sugeruje, że architekturę można wyrazić poprzez narrację struktury, poprzez reprezentację swojej zasady konstrukcji. Struktura bramy żelaznej, która jest jednym z typowych cech tych budynków, musi zostać wzbogacona w sensie formalnym o możliwość stania się elokwentną, o możliwość zostania czymś, co wyraża taki budynek. W ten sposób przedstawia cel sztuki, tak naprawdę prawdziwe zadanie architektury. Jenny mówi tak, sztuka musi zostać wykorzystana po to, aby podkreślić konstrukcję. W pewien sposób to podkreśla również korespondencja, a także separację pomiędzy aspektami technicznymi a aspektami ekspresji budynku. Architektura, mówi Jenny, jest sztuką budowania w sposób szczery i w sposób dekoracyjny.
Dekoracja powinna naturalnie wynikać z konstrukcji, a idea konstrukcyjna powinna wyrażać się w każdym szczególe, ponieważ architekt jest artystą, który buduje. Nawet kiedy tworzył już drugi budynek Leitera, który powstał w 1991 roku, Jenny dalej kieruje się tego rodzaju myślą. Początkowo ten budynek zaprojektowano jako budynek sześciopiętrowy, później jeszcze dodano dwa piętra i podobnie jak budynek Sears, mamy tutaj budynek na planie dużego prostokąta. W tym przypadku wizerunek budynku, który pokazujemy miastu, jest to budynek obłożony kamieniem i ten budynek staje się elokwentną narracją struktury. Struktury, której poszukujemy i którą pokazujemy w każdym detalu. Mamy tutaj reprezentację idei konstrukcyjnej, która rządzi budynkiem. Ta dekoracja jest odpowiedzialna za definicję przestrzeni, za wyróżnienie jego elementów, za rytm i za zdobniki, które ograniczają budynek. Sama wielkość budynku oznacza, że dzielimy ten budynek na pewne fragmenty, korzystając z elementów dekoracyjnych, korzystając z elementów, które wykorzystujemy do podziału okien. Jenny kształtuje elementy, kształtuje elementy, dając im rolę. Każdy z nich odgrywa rolę w narracji konstrukcyjnej, ponieważ stabilność musi być równocześnie skuteczna, podobnie jak zewnętrzna jakość budynku, po to, aby usatysfakcjonować umysł. Budynek musi być stabilny. Konstrukcja techniczna, a dobra konstrukcja techniczna nie wystarczy według Jenny. Sztuka wymaga narracji dla tego typu konstrukcji. Wymaga solidności, wymaga tego, aby ją było widać, aby można ją było pokazać. Reprezentacja konstrukcji staje się zasadą, która kształtuje sposób budowy wieżowców. Innymi słowy, jest ekspresyjna, wyraża się we właściwej formie i nadaje budynkowi dekoru. Dla Jenny korespondencja pomiędzy prawdą konstrukcji a jego reprezentacją, pomiędzy konstrukcją a dekorum, stanowi o sile ekspresji i jakości artystycznej architektury. Prawda, która nie jest absolutna, wymaga zwrotu po to, aby można ją było zrozumieć i docenić. Ten zwrot zakorzeniony w poszukiwaniu właściwej reprezentacji dla charakteru budynku jest tym, co jest prawdą architektury dla Jenny'ego. Bardzo dziękuję.